Skoro mamy uroczystość wszystkich świętych, to być może słyszymy czasem to pytanie, kto to jest święty, jaka jest droga do świętości. Dróg do świętości jest dokładnie tylu, ilu jest świętych. To znaczy, ja mam iść swoją drogą. Święci, moi drodzy, to nie są ludzie do naśladowania. Nie można iść po cudzych śladach. Można pójść po jedynych śladach Jezusa Chrystusa i tylko po tych. Ale każdy jest inny i nie każdy z nas będzie Janem Pawłem II albo bratem Chmielowskim albo siostrą Faustyną Kowalską. No po prostu nie. Każdy z nas ma być sobą i to coraz bardziej sobą. My tak naprawdę nie wiemy do końca, kim jesteśmy. To się ciągle odkrywa. I odkrywanie siebie to jest proces, który trwa przez całe nasze życie. Kiedy wchodzimy w to życie, w tę rzeczywistość, kiedy nie boimy się życia, kiedy pozwalamy sobie na relacje, kiedy pozwalamy sobie na wchodzenie też w trudne rzeczy, o których czasem uciekamy. I wtedy nie mamy szansy poznania siebie, jaki ja jestem w tej sytuacji, z tą osobą, w takim momencie. Ja mam być sobą. Druga ważna rzecz, jeśli chodzi o świętość, to to, że święci już jesteśmy. Tak nazywano chrześcijan na samym początku. I słyszymy to dzisiaj nie, ale w tekstach świętego Pawła, który mówił, pisał, pozdrówcie wszystkich świętych, nie wiem, w Galacji czy w Koryncie, pozdrówcie świętych. To znaczy chodziło mu o żyjących, o tych, którzy będą czytać ten list i o tych, którzy są chrześcijanami, do których ten list kierował. My sobie myślimy, że święty to taki, który jest moralnie nieskazitelny, to znaczy to nie jest już dla nas i oby Pan był litościwy i nas kiedyś przyjął do nieba i że to w ogóle dotyczy jakiejś przyszłości nieznanej w czasie. Chociaż kiedy chodzimy pomiędzy grobami, tak jak dzisiaj, to być może ten czas nam się trochę zaczyna kurczyć. Jakoś zaczynamy inaczej na to patrzeć. Otóż, moi drodzy, świętość dotyczy teraz. Świętość dotyczy mojego osobistego, konkretnego życia. I obym był sobą. Najlepiej, jak potrafię żyć, mam przeżyć życie. I z jednej strony już jestem święty, bo chrześcijanin to człowiek święty. Dlaczego? Bo to Bóg uświęca. I z jednej strony w Piśmie wielokrotnie słyszymy słowa bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. Mówi Bóg. Ale z drugiej strony to On nas uświęca. Czy ja przyjmuję tę świętość każdego dnia? Kiedy On mnie karmi swoim słowem, kiedy karmi mnie ciałem i krwią, kiedy mi każdego dnia błogosławi, to idę w życie, idę w codzienność. Jaki jestem? Czy chcę żyć tym, co Pan Bóg mi ofiarowuje każdego dnia, począwszy od życia, od mojego istnienia? Czy też próbuję coś po swojemu? Po swojemu zdobyć świętość wydaje mi się, że jest niemożliwe. Że to jest tylko pójście po śladach Boga, po śladach Chrystusa. I życie błogosławieństwami, o których mówi dzisiaj Jezus w kazaniu na górze, tym słynnym, można powiedzieć, programie swojego życia, ale też naszego, to nie jest o tym, że ja mam szukać ubóstwa, mam być smutny, żeby być błogosławiony, mam być cichy, gdzie czasem trzeba coś głośno powiedzieć. Tu chodzi o to, czy ja przyjmę te sytuacje, które życie może mi przynieść. Smutek przyjdzie, tak jak przyjdzie i radość. Pewien głód może przyjść, nie tylko fizyczny. My już nie wiemy, co to jest głód. Mamy wszystkiego pod dostatkiem. Ale głód miłości ma każdy. Głód bliskości drugiego człowieka, też Pana Boga, ma każdy. Głód sprawiedliwości ma każdy. Żeby świat był bardziej sprawiedliwy, żeby świat żył w pokoju. Myślę, że każdy ma głód. Żyć po Bożemu. To jest świętość na teraz.
To nie jest na świętość, na kiedyś. Kiedyś tam coś może się dostanę, jak długo będę pukał do bram nieba. Może święty Piotr mi otworzy. Nie, to jest na teraz. Na czym polega świętość? To jest życie Boże. Czym jest niebo, do którego, jak ufam, mniemam, wszyscy zdążamy i chcemy tam iść? To tak nie wprost nam mówi o tym dzisiaj święty Jan. Mówi, popatrzcie, jaką miłością obdarzył was Ojciec. Zostaliśmy wszyscy nazwani dziećmi Bożymi. Pamiętamy Jezusa, który mówi, że jeśli się nie staniecie jak dzieci, to nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Jan mówi, zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. Z jednej strony już jesteśmy, a z drugiej jeszcze jesteśmy w drodze. Już jesteśmy świętymi i jeszcze jesteśmy w drodze. To jest taki paradoks, który potrzebujemy wytrzymać w środku. Wytrzymać, że to tak jest. To rodzi napięcie. Już i jeszcze nie. Jeszcze jestem w drodze, ale już jestem. Zostaliśmy nazwani dziećmi i rzeczywiście nim jesteśmy, mówi Jan. Pierwsza właściwość tego nieba, Królestwa Bożego, to jest bycie dzieckiem. Bycie jak dziecko. Nie chodzi o infantylizm, o zdziecinnienie. Chodzi o taką dojrzałość, w której żyję prostotą życia. W której wystarcza mi to, co mam. W której potrafię przyjąć życie ze wszystkimi jego kolorami, smakami, ze wszystkim, co przynosi. Potrafię przyjąć i pokochać drugiego człowieka, choć on nie jest aniołem i nie będzie zawsze do rany przyłóż. Potrafię być taki jak Jezus. Kiedy milczy, to milczy. Kiedy mówi, to mówi i potrafi powiedzieć z mocą. Przyjmuje słabość. Przyjmuje grzeszność. Z grzesznikami je i pije. Ale potrafi twardo powiedzieć, jak zobaczy hipokryzję. To jest prawdziwe życie. Taki jest Jezus. I potrafi walczyć o innych. Kiedy krzyczy do elit, że obiadają domy wdów i sierot. Kiedy bogacą się kosztem innych. Może byśmy też o wielu dzisiaj tak mogli powiedzieć. A z drugiej strony, kiedy idzie na mękę, nie walczy o siebie. Przyjmuje to, co życie przynosi. I to, co Ojciec mu ofiarowuje. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. Być jak dziecko. A być jak dziecko to oznacza również w tym niebie, w tym królestwie Ojca, że jestem serce przy sercu. Bo w naszym życiu chodzi o serce. Jeśli chcemy o tym poczytać, to bardzo zachęcam. Najnowsza encyklika papieża Franciszka. O ludzkim i boskim sercu Jezusa. O ludzkim i boskim sercu Jezusa. Mówią, że to podsumowuje jego pontyfikat. Chcę dotknąć serca. Mówi o bezdusznym świecie, w którym często nie ma serca. Liczy się technika, technologia, zysk. Liczy się fałsz i manipulacja. On mówi, trzeba zejść do serca. Zejdź głębiej. Bo technologia nie przechodzi przez śmierć, ale serce tak. I z jakim sercem przejdziesz? Przez całe życie i przez tę wąską bramkę, jaką jest śmierć, do pełnego życia. Z jakim sercem przejdziesz? Co w tym sercu jest? Co będzie? To zależy, to już dzisiaj się dzieje. Nie kiedyś, to już dzisiaj się dzieje. Żyć sercem. Być przy sercu Boga dzisiaj, żeby odnaleźć swoje serce. Być przy sercu drugiego człowieka. Tak jak przy swoim. O tym mówi najważniejsze przykazanie. Kochaj Boga i kochaj bliźniego jak siebie samego. Bądź przy sercu. To się dzieje w niebie. Kiedy wpatrujemy się w oblicze Boże bez żadnych przeszkód. Obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, mówi Jan. Ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Ale gdy się ujawni, kolejna rzecz, która się dzieje w niebie, będziemy do Niego podobni. Bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Teraz widzimy Boga pod zasłoną. Zobaczcie, Słowo
objawia Boga i równocześnie Go zasłania. Chleb i wino objawiają Boga. Klękamy przed tymi prostymi znakami. One Go objawiają i równocześnie ukrywają. Bóg nam się pokazuje i ukrywa równocześnie. Tak jak my jesteśmy święci już i jeszcze nie. My Go teraz widzimy już i jeszcze nie w pełni. I to jest nasza droga do świętości. I to jest mój wybór. Czy tą drogą chcę iść? Mój wybór, mój osobisty wybór. I ufam, że wszyscy, jak tu jesteśmy, chcemy się spotkać z tymi bliskimi, których przy grobach, których byliśmy, będziemy, za których się modlimy, bo to jest cały Kościół. Kościół w niebie, święci, których dzisiaj czcimy, to jest Kościół oczyszczający się, jak nazywamy, więc w czyśćcu, oczekujący na pełnię zbawienia, i Kościół tu na ziemi, w którym my jesteśmy, pielgrzymujący, idący drogą. Jesteśmy wszyscy razem w tej tajemnicy obcowania świętych. Jesteśmy świętymi.